Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Nazywam się Stanisław Koczot, jestem zastępcą redaktora Naczelnego Gazety Bankowej. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Mamiński, prezes Polskich Kolei Państwowych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panu. Panie prezesie, wracamy po sześciu latach do tematu kolei dużych prędkości. Wydawało się, że temat został odłożony w 2011 roku ówczesny minister powiedział, że sprawę odkładamy do 2030 roku. Tymczasem okazało się, że jednak wracamy do tematu. Rząd zajął się tą, zajął się tą sprawą. Kolej drugi, dużych prędkości jest projektem bardzo ambitnym. Co to jest ta kolej dużych prędkości i do czego nam ona powinna służyć? Ja bardzo się cieszę, że do tego projektu wrócono, bo wydano 70 milionów złotych na opracowanie, które odłożono na półkę na lat kilkanaście lub kilkadziesiąt. Pan minister Andrzej Adamczyk wrócił do tej sprawy, bo chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w Polsce jest potrzeba, jest konieczność, jest potencjał do zbudowania kolei dużych prędkości, czyli kolei jeżdżących szybkością ponad 250 km na godzinę. A sątem do tego m.in. była koncepcja centralnego portu komunikacyjnego i w tym aspekcie rozpatrujemy możliwość powrotu do tej koncepcji. Kolej ma łączyć, to jest, mówi się o takiej tzw. Tak trasie Y, czyli Warszawa, łódź Poznań, i później jeszcze odgałęzienia do innych stolic europejskich. Tak, linia Y miała z Warszawy poprzez łódź łączyć Poznań i Wrocław. Oczywiście, dziś, kiedy rozmawiamy o centralnym porcie komunikacyjnym, rozważane są i inne możliwości, inne połączenia. To będzie dyskusja, czy chcemy dużych nakładów na duże prędkości, czy wystarczy podniesienie dotychczasowych prędkości ponad 200 km, czyli na przykład 220-230 i zrealizować szybsze przejazdy między dużymi miastami w Polsce. A jak pan prezes sądzi, z punktu widzenia PKP, taka kolej dużych prędkości, to jest inwestycja potrzebna, ona nada nowy impuls transportowi kolejowym w Polsce? Jak pan sądzi? Kolej dużych prędkości to pewien skok cywilizacyjny, ale to niesie za sobą bardzo duże nakłady i czas, bo to wydzielone torowiska, specjalistyczny tabor, a więc tego nie można zrobić szybko tu i teraz. Myślę, że warto o tym rozmawiać w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, natomiast aktualnie Poprawiać infrastrukturę, kupować nowy tabor, tabor produkowany przez polskich producentów to jest zadanie na dziś i na jutro. Na pojutrze być może koleje dużych prędkości. No tak, bo jeżeli mówimy o kolejach dużych prędkości, to mówimy o połączeniach na długich dystansach, prawda? To są nowe, nowe, nowe linie, to jest nie tylko połączenie wschód-zachód, jeżeli mówimy w ogóle o Europie, ale również północ-południe. W jakiś sposób wiąże się to również z pewną taką ideą budowy nowych połączeń komunikacyjnych w, w naszej części Europy. Z pewnością, choć oczywiście mogłyby być one w początkowej fazie ograniczone do terenu Rzeczpospolitej, ale po Powtarzam, kolej dużych prędkości to nowe tory. Nowe tory, wydzielone pasy torowe, nowy tabor, którego na dzień dzisiejszy e, polski przemysł nie produkuje. Choć ostatnie deklaracje nowego prezesa pes -y mówią, że za kilka lub kilkanaście lat gotowi są e, zaprojektować takie pociągi. Właśnie panie prezesie, T temat kolej dużych prędkości pojawił się przy okazji centralnego portu komunikacyjnego. Oczywiście <śmiech> taki. <śmiech> Centralny port komunikacyjny musi być zintegrowany z, z, z portem lotniczym, kolejowym, z autostradami. Jak, jak Pan widzi rolę PKP w, w tym układzie Centralny Port Komunikacyjny? Ja bardzo się cieszę, że zmieniono nazwę, ale i koncepcję. Początkowo mówiono o centralnym porcie lotniczym, dziś mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, czyli różne rodzaje transportu będą tam skupione. Bo sam przelot samolotem to jedno, ale dowóz pasażerów, ale nie tylko pasażerowie. Mał kto wie, że transport lotniczy jest również wykorzystywany do przewozu towarów, przewozy kargo i przewozy kolejowe. To po prostu taki duży hub komunikacyjny dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, który będzie umiejscowiony w Polsce. Mówi się o, o miejscu pomiędzy Warszawą a Łodzią. Czy w miejscu newralgicznym tam będą się zbiegały szlaki? Będzie autostrada, linia kolejowa i jeszcze jakieś inne, inne no i oczywiście y, połączenie lotnicze, czyli cała, cała wielka, gigantyczna infrastruktura. Mówi się o 10 latach, że tyle mniej więcej potrzebujemy czasu, żeby ten port powstał. Tak, 10 lat to bardzo ambitny plan. E, e, inne państwa budowały to dużo dłużej, ale my z pewnością zrobimy to e, szybciej. 10 lat to Hub komunikacyjny dla Europy Środkowo-Wschodniej, to jeszcze raz podkreślam, bo to nie tylko dla Polski, nie tylko dla pasażerów z naszego kraju, nie tylko port lotniczy czy kolejowy, przesiadkowy. To również miejsce, do którego będą przybywać pasażerowie, przybywać towary, które będą dystrybuowane dalej, zarówno liniami lotniczymi, jak i koleją pasażerską i towarową. No właśnie, czy już, czy już są pewne przygotowania czynione do takiego, do takiego stworzenia takiego centrum? To znaczy, czy już są w samej łodzi, czy w okolicach łodzi, jest w jakiś sposób przygotowana infrastruktura? Czy, to, czy zaczynamy zupełnie, zupełnie od... To są Zero. prace studialne, ale właśnie wykorzystując te prace, które już wykonano, 70 milionów na kolej dużych prędkości odłożone na półkę, wraca do gry umownej po to, żeby wykorzystać te wszystkie doświadczenia, które zdobyto na tym opracowaniu. Żeby nie robić dwa razy tego samego. Oczywiście opracowania co do portu lotniczego też istnieją i będą dziś uaktualniane. Po prostu nie chcemy, żeby wydane pieniądze się marnowały. To jest bardzo ciekawa sprawa jeszcze integracji różnego rodzaju połączeń, nie tylko połączeń komunikacyjnych, ale usług, taki jest przykład współpracy Deutsche Bahn, czyli kolei niemieckiej z Lufthansa i e, dotyczy oczywiście Frankfurtu, odprawa. Na lotnisku, czy odprawa lotnicza odbywa się w pociągu? Czy państwo również przy okazji tego? Dokładnie o, tym, o, o tym rozmawialiśmy i to będzie jeden ze standardów. Kiedy pytano mnie, a jak to sobie wyobrażasz, ja mówię, no po prostu, zamiast na lotnisku zostawiać bagaż swój, zrobi się to w pociągu, a do centralnego portu komunikacyjnego wysiądzie się z bagażem podręcznym i tylko przejdzie się kontrolę bezpieczeństwa. To wszystko można zrobić i tak chcemy to zorganizować. Pasażer na pierwszym miejscu, ułatwienia możliwie największe, bo czas przejazdu można wykorzystać na wszystko, na odprawę, na kupienie nowych biletów do połączeń. To wszystko chcemy tak robić, najnowocześniej, jak można. Czyli odprawa lotnicza odbywała się bezpośrednio, już, już po wejściu tak, do, bo, do, do pociągu. Wyobrażam sobie, że pasażer wsiadający na przykład we Wrocławiu, który dojeżdża do centralnego portu komunikacyjnego i przesiada się na do Amsterdamu lub e, za ocean, ta odprawa odbywa się w pociągu. Jego bagaż przyjmuje obsługa, i on z pociągu, bez udziału już pasażera, trafia wprost do samolotu, a pasażer udaje się tylko do odprawy bezpieczeństwa. Centralny port komunikacyjny to również infrastruktura wokół, w ogóle infrastruktura krajowa, bo chyba w założeniach tego centralnego, centralnego portu komunikacyjnego jest skrócenie czasu połączeń z największymi aglomeracjami do dwóch godzin. To jest takie założenie, które osiągniemy i przez centralne położenie tego miejsca, ale i przez poprawę infrastruktury i coraz lepszy tabor, jeżeli mówimy o części kolejowej. W tej perspektywie unijnej wydamy 66 miliardów złotych na poprawę stanu torów, na poprawę bezpieczeństwa, na poprawę prędkości. Kupujemy nowy tabor, który ma jeździć już z prędkościami do 200 km na godzinę. To wszystko skróci czasy przejazdów. Właśnie, panie prezesie, bo mówimy o pewnych rzeczach, o projektach bardzo ambitnych, o centralnym porcie komunikacyjnym, kolejach dużych prędkości, ale jednocześnie właśnie teraz odbywa się bardzo dużo, przeprowadzanych jest bardzo dużo remontów na trasach kolejowych. To są remonty prowadzone na dużą skalę, niektóre będą trwały dwa lata, są kosztowne. Właśnie dlaczego teraz te remonty przeprowadzamy i dlaczego one są tak skumulowane akurat w, w, w tych no, miesiącach czy w dwóch latach? Jednym z determinantów dotyczących czasu była przyznane środki unijne. 66 miliardów środków unijnych, które mają być spożytkowane w perspektywie 2014-2020. Z przykrością muszę stwierdzić, że lata 2014 i 2015 zostały zaniedbane i nie tego czasu na przygotowanie projektu. Dopiero w ubiegłym roku zarząd polskich linii kolejowych przyspieszył przygotowania, decyzje środowiskowe i nadganiamy stracony czas. Mamy go mniej, a musimy te pieniądze wydać. Stąd przez chwilę będzie... Trochę gorzej. Będą pewne utrudnienia, ale później już przez lata, przez dziesięciolecia, będziemy jeździli po lepszych torach z większą prędkością i zdecydowanie bezpieczniej. Właśnie, co, co nam te remonty dadzą? To znaczy na pewno yy, bez, większe bezpieczeństwo, ale też nie wiem, czy większa szybkość przejazdów. Tak, to, to standardowo większość tych modernizowanych torów to przygotowanie na prędkości co najmniej na 160. Do tej pory standardem było 100-120 km na godzinę. To podniesienie zarówno prędkości w ruchu pasażerskim, ale również w ruchu towarowym. To likwidacja tak zwanych wąskich gardeł, miejsc, które jakby utrudniały większą mobilność, większą ilość pociągów. Zakładamy nowe systemy bezpieczeństwa, już on o poziomie europejskim. Po prostu stajemy się jeszcze bezpieczniejszą drugą koleją w Europie. Czy, czy to są tylko remonty, czy to są również inwestycje, inwestycje na przykład w jakieś nowe, nowe, nowe trasy czy nowe linie? W dużej mierze są to inwestycje odtworzeniowe w zakresie infrastruktury liniowej, czyli Torów, ale na niektórych odcinkach będziemy przeprowadzać elektryfikację, których w polskim kolejnictwie nie było od dziesięcioleci. Chcemy, chociażby z Polski Wschodniej, czyli z Podkarpacia poprzez nowe połączenie przez stalową wolę rozładów? E, skrócić czas przejazdu pociągami z trakcji elektrycznej do Warszawy. Więc jest to zarówno remont, podwyższenie standardu, jak i nowe rozwiązania. Właśnie z nowych rzeczy, które się pojawiają ostatnio, jest wspólny bilet. To jest taka, taka usługa, która ruszy, pierwszy etap tej usługi ruszy po wakacjach. Obejmie on możliwość kupienia biletu. Na przejazdy e, przywozów regionalnych PKP Intercity jest KM Trójmiasto. E, co to jest ten jedy, wspólny bilet i, i w jakim tempie będzie on obejmował nie wiem, kolejną aglomerację, może całą Polskę? Mówimy o wspólnym przejeździe, czyli e, trzech największych przewoźników pasażerskich w Polsce, czyli Intercity, przewozy regionalne i szybkie koleje w Trójmieście, porozumiały się, ażeby za jedną transakcją w każdej kasie biletowej można kupić połączenie tych trzech kolei od stacji A do stacji C przez stację B, tak jak wskaże to pasażer. Jedna transakcja, system wybierze optymalne połączenie, optymalne zarówno co do czasu przejazdu, jak i co do ceny. To będzie uwzględniać wszystkie ulgi ustawowe, jak i wszystkie oferty handlowe tych przewoźników. To w połowie września we wszystkich kasach e, tych trzech przewoźników. Zaraz po tym możliwość takiej samej transakcji w internecie, w kasach mobilnych, czyli za jedną transakcją, za jednym logowaniem kupujemy bilet trzech przewoźników i zapraszamy wszystkich innych przewoźników. zapraszamy koleje samorządowe, bo tak będzie stworzona ta aplikacja, że każdy, który zadeklaruje chęć przystąpienia będzie mógł przystąpić do tego produktu. Będziemy go rozwijać, takie jest nasze założenie na cały kraj na wszystkie rodzaje transportu. Początek kolej do tego busy, autobusy w kolejnych krokach może komunikacja miejska, tak jak w niektórych miastach jest już to realizowane. A kiedy pojawi się ta aplikacja? Bo wiemy, że tuż po wakacjach, czyli we wrześniu, będzie możliwość kupienia tego jednego biletu w kasie. Tak. tak. A, a kiedy przyjdzie ten etap, już, za, już y, y, czy możliwość kupienia przez aplikację, czy przez internet? Ja tak. W połowie września ruszy w kasach i w tym momencie zaprosimy innych przewoźników do współpracy. Myślę, że nie później, jak za miesiąc, będzie, będzie ta aplikacja dostępna w internecie, a staramy się, żeby ten czas jeszcze skrócić. I to tylko od deklaracji innych przewoźników będzie zależało, w jakim tempie to będzie się rozwijać. Marzyłoby mi się, że w ciągu najbliższego pół roku większość kolei samorządowych przystąpiła do tego projektu. Projekt jest skomplikowany, bo to nie jest tylko kwestia organizacji wewnątrz grupy PKP, ale również tworzenia płaszczyzny współpracy między podmiotami często ze sobą konkurującymi. Tak samo chodzi o integrację systemów informatycznych, czyli to prawda. technicznie i biznesowo nie jest to proste. Nie projekt. jest proste, dlatego że zaczynamy w ramach grupy PKP i Przewozów Regionalnych. Miałem okazję kilka miesięcy temu tam być prezesem tej spółki, więc łatwiej nam jest współpracować, bo rozpoczynałem ten projekt będąc prezesem Przewozów Regionalnych. A oczywiście trzeba ułożyć taryfy, trzeba ułożyć sposoby rozliczania się, realizacji ofert wspólnych czy ulg ustawowych. To nie jest łatwy projekt, ale go zrealizujemy. Panie Prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w wywiadzie gospodarczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Krzysztof Mamiński, prezes PKP. Dziękuję.